Każdej z nich się z podziwem przyglądam, bo to na co dzień cenni pracownicy naszego przedsiębiorstwa. W ten wyjątkowy dzień odwiedziły panie naszą zabytkową stację Zawada i pokazały swój urok i piękno. To ta nowa, lepsza, ładniejsza twarz GPW, którą chcemy, by dostrzegali wszyscy. Dziewczynom gratuluję odwagi. Zazdroszczę urody i mam nadzieję, że ten projekt będzie w pamięciach wszystkich, którzy są estetami, którzy uważają, że GPW to przede wszystkim ludzie. Chciałyśmy przede wszystkim pokazać, że nasza firma ma też inną stronę. Nie budynki, nie te wszystkie maszyny i nie tylko woda przede wszystkim, ale my, pracownicy, którzy na co dzień nas nie widać, bo pracujemy w biurach, pracujemy w różnych oddziałach, zajmujemy się bardzo ważnymi rzeczami. Chciałyśmy pokazać, że nasza firma żyje, że jesteśmy fajnymi ludźmi na co dzień, potrafimy być bardzo fajną, zgraną ekipą. Niezwykły kalendarz mojego kolegi Arka Goli, którego znam od lat, więc byłem pewien co do jakości tych zdjęć. Natomiast nie znałem ich wcześniej i z wielką radością je odkryłem. Arek Gola doskonale potrafił ująć charakter kobiet oraz charakter miejsca, w którym to fotografował. Zaczęliśmy od tego, że panie wybrały sobie suknie, w których chciałyby wystąpić przed obiektywem, w których chciałyby pozować. Wybierając te suknie, wiadomo, że każda z osób fotografowanych chce dobrze wypaść i chce dobrze wyglądać. Zaczęliśmy od tego, że one sobie wybrały suknie, a później samo fotografowanie to było bardziej spotkanie fotografa z osobą fotografowaną. I też byłem otwarty na sugestie modelek, jak one by to też widziały. Są piękne zdjęcia, pan fotograf przemiły człowiek, bawiliśmy się wszyscy bardzo dobrze. Wszystkie dziewczyny myślę, że były zadowolone. Wspaniała przygoda. Ten kalendarz jest niesamowity z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest przygotowany przez GPW na cel charytatywny, ale ważnym elementem tego kalendarza są bohaterki, pracownice GPW, pięknie wyglądające, pięknie wystylizowane, z chęcią biorące udział w tej akcji. I myślę, że to jest największy atut tego przedsięwzięcia również, pokazanie ludzkiej twarzy GPW. Kalendarz zostanie zlicytowany, 3 kalendarze przez Fundację, Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie, a środki z tej licytacji przeznaczone będą na potrzeby naszego ośrodka. Mam nadzieję, że uda nam się z tych środków wyposażyć nasze gabinety rehabilitacyjne, jeżeli chodzi o taką rehabilitację ruchową i rehabilitację widzenia, bo cały czas potrzeby w tym zakresie są ogromne. Była to duża niespodzianka, zaskoczenie, na pewno ogromny zaszczyt, no i chyba każda z nas była bardzo szczęśliwa i dumna, że może w tym uczestniczyć. Przede wszystkim zaskoczenie.
akurat myślę, że było bardzo miłe zaskoczenie. Fajna pamiątka, bardzo fajna przygoda. No i takie trochę oderwanie od codziennych obowiązków. Myślę, że będzie wisiał u nas w pokoju.